Nyscy policjanci poszukują zaginionej Janiny Pawlik z Nysy. Funkcjonariusze ustalili, że kobieta ostatni raz widziana była 23 stycznia w Nysie na ulicy Piastowskiej około godziny 16. Janina Pawlik wyszła z piekarni mieszczącej się na tejże ulicy i poszła w kierunku ulicy Parkowej. Od tamtej pory wszelki ślad po niej zaginął. Kobieta ma 75 lat i około 155 cm wzrostu. Ma okrągłą twarz i jest przygarbiona. W dniu zaginięcia ubrana była w bordowy płaszcz i czapkę, a na nogach miała czarne kozaki. Przy sobie miała także białą reklamówkę. Kobieta cierpi na zaniki pamięci i ma na szyi zawieszony identyfikator z numerem kontaktowym telefonu. W weekend w rejonie Fortu II w Nysie i terenów poligonu wojskowego kobiety poszukiwało kilkadziesiąt osób, m.in. strażaków, ochotników, strażników miejskich, policjantów, wolontariuszy i członków rodziny. Zaginionej nie udało się jednak odnaleźć. Osoby posiadające jakąkolwiek informację o miejscu pobytu Janiny Pawlik proszone są o kontakt z najbliższą jednostką policji, strażą miejską albo pogotowiem ratunkowym.